Heja! Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w grze Don't Shit Your Pants! A survival horror game? Okej, niech będzie. Zatem instrukcje, żeby zacząć, napisz play, żeby zobaczyć achievementy, napisz nagrody, cel. Nie zestraj się. Boże, ten cel, no naprawdę. Ale myślę, że to będzie bardzo prosta gierka, zatem to będzie gra na pisanie, zatem play! You really need to take a shit. Zatem... to będzie test mojej znajomości. Nie wiem, jakieś dojenki. Open door. You try pushing the door, but it won't budge. Może... what the fuck? Co się stało? Sometimes even zero effort is rewarded. Okej. Okay. To jest co najmniej dziwna gra, zatem... open the door... try pushing the door... może o to chodzi? Okej! Okay. Boże, kto by się spodziewał, że... aha! Sit on the toilet! Down your... pants! Put down your pants! Out... pants. A, put miało być! Without pants. Jezus Maria! Please, oh, się zesrał! Oh, shit. No, please, no! Zesrałeś się. Aha, dobra, kontynuuj. Okej, okay. Czyli mamy tutaj achievementy, także spoko, spoko. Kurczę, no generalnie powinienem coś komentować, ale z drugiej strony, no, giera potrafi wciągnąć do takiego stopnia, że... no, jakby to powiedzieć... kurczę, no po prostu gra jest bardzo angażująca w to, co się robi, gdyż trzeba tutaj pisać i skupić się na tym, co się pisze. A jak wiadomo, ciężko jest cokolwiek mówić i jednocześnie pisać, gdyż można się pomylić i wpisać nie to, co trzeba. Tak jak na przykład było na przykładzie put down your pants zamiast put down your pants. Dobra, to pull door. Dress out. Out your pants. Your pants are already on. Dobra, może put out your pants? Kurczę, jak zdjąć spodnie? Please! Jezus Maria, zapomniałem, jak jest zdejmować spodnie. Dobra, może... yes! Yes! Sit on toilet! Jezus Maria! Prawie, że była! Ja pierdzielę, no! Nie mogłeś wytrzymać i musiałeś się zejstrać, ale na szczęście miałeś zdjęte spodnie. Ale nie ma achievementów za właśnie... dobra, zatem jeszcze raz. Cokolwiek by się miało nie stać, ja po prostu zrobię to, co należy do miejsca, gdzie muszę po prostu... muszę właśnie to zrobić, zatem... dress of pants, czyli już wiem mniej więcej co robić. Aha. Sit on toilet. No zatem... już siedzimy na toalecie, nie mamy spodni, zatem... shit! I don't know how to shit! Jezus Maria, no to... shit like a boss. I don't know how to shit like a boss. A może shit? Okej, okay. Dobra, po prostu shit! Jezu! Udało się! Hurra, 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 hurra! Udało mi się zrobić to, co należy do toalety, zatem... dobra... zebraliśmy 3 achievementy, ale... to mnie tak troszkę nie satysfakcjonuje, zatem... co będzie, jeśli zrobię to? Gra się jeszcze nie zaczęła, ty nie mogłeś sobie pomóc. Po prostu się zajstrałeś. Koniec gry. Dobra, czyli za co mogą być jeszcze achievementy? Zatem... you shit before the game began. Dobra, zatem... kurczę, no nie wiem. Dobra, zatem... play. I co możemy zrobić? Dance? Nie wiem, jak tańczyć. Zatem... hit door. Wysiłek sprawił, że popuściłeś. Koniec gry.
Okej. Okay. Dobra, chyba będę musiał zrobić tak, że zaraz wrócę i zobaczę, co mi chcę zrobić, żeby właśnie zdobyć te wszystkie achievementy, bo mi naprawdę zależy na tym. Kurczę, no to jest za dobra gra, żeby no po prostu tak, po prostu no nie zdobyć wszystkich achievementów. Normalnie Game of the Year, zapewniam was. Zatem ZW. Dobra, już wiem mniej więcej, co powinienem zrobić, tylko jeszcze muszę sobie ogarnąć to i tamto. Okej, okay. Zatem już wszystko wiem, zatem poproszę o pisanie. Play. No, pisz! Dziękuję. Play. Shit! Okej, okay, i kolejny achievement. Nie. Nie achievement. Zatem... Dobra, może inaczej. Play. Chyba, że już mam ten achievement zdobyty wcześniej, zatem... Dobra, no to może... Nie wytrzymam tej presji. Seppuku! Okej. Okay. Your vision fades and you hear an soft... Dobra. Poddawanie się nie jest odpowiedzią. A może jest? Dobra, niech wam tak będzie. Play. You farted too hard. No tak, kompletnie zapomniałem o tym, że można też piernąć i nieco zmniejszyć ciśnienie. Zatem... Jeszcze raz, play. Fart. Slowly. You farted light. Relief. Dobrze. Take pills. Hopefully they started working. They will started working in time. Zatem. Pull door. Dobra, może. Put off pants. No tak, zapomniałem. I co teraz mamy zrobić? Sit. Toilet. Dobra, no to co? Siedzimy i czekamy mniej więcej, co się stanie. Otóż, nie wiem, może wam coś przeczytam w międzyczasie. Coś ciekawego się znajdzie, jakaś lektura. Dobra, może... co by tu wam przeczytać? Nie wiem. Słońce z... I najważniejszym obiektem było... Okej? Okay? Jezus Maria! Dwa achievementy za jednym razem, Boże! Sim jest głowę... Aha! Dobra, czyli jakiegoś achievementa nie mamy. Play, take off pants, put down... dobra, może... Play? Take off pants, pull door. Boże, zacząłem zdanie spacją. To trochę dziwne. Sit toilet. Shit. Ale nie dostałem achievementu. Play. Take off. Aha, chyba już wiem, o co chodzi. I teraz shit. Yes! Pan efektywny! Jej! Jeszcze jeden achievement! Dobra, czyli jaki jeszcze? Numer 3. Było play sheet? Aha, dobra, może być. A, dobra, czyli czego jeszcze nie zrobiłem? Kurczę, no, patrzę właśnie. It's not his fault, że ta dół został hard to open. Dobra, to może play. Fart. Slowly. Open door. A, pull door. Put off pants. Sit on toilet. Take pills. Jak to nie wiesz, jak wziąć pilsy? Take... You eat the pills. Hopefully they started working in time. Dobra, czyli znowu mamy minutkę i czekamy sobie. Chyba mniej więcej z tym samym efektem. Zatem możemy znaleźć sobie znowu czas na lekturę. Życie...
Ich najważniejszym obiektem było słońce, skąd nazywamy je kultami solarnymi. Czyżby twórcy najnowszego Tomb Raidera się inspirowali tym, że właśnie solarnymi, wiecie, zakon Solarii? Takie skojarzenie właśnie. No i co? Siedzimy sobie na łazieneczce, na klozecie, czekamy sobie. Może shit? Okej. Okay. Kurczę, no jak zdobyć ten ostatni achievement? Naprawdę, nie wiem. A może... Czekajcie, bo place, pokup, ludowski, to... kurczę, no... A czekajcie, może play? I poczekamy sobie. Tak po sobie postoimy, poczekamy na efekty. Co by tu jeszcze może przeczytać? Może jeszcze czegoś dowiemy, jakiś ciekawostek historycznych? Plus jakieś odniesień do gier jakichś różnorakich? Co by tutaj zrobić? Piktogram, Niedotykalni? Nie, nic mi się nie kojarzy. Państwo Amurru? Nie, Kanejczycy, nie. Boże, czego, co ja robię? Moment! Aha, 3 sekundy, już się nam kończy czas, czyli... Game over. Kurczę, no nie wiem, co to właśnie za ten achievement, żeby coś zrobić. Dobra, czyli... Dobra, może przeanalizuję sobie, jak to wszystko wygląda. For more medal, this worked through for... play, take of pants, pull doors, to było. Play, take of pants, play, shin, pull doors, to leci. Aha, chyba już wiem, czego nie zrobiłem. Zatem jeszcze raz. Play, pull door, sit, toilet, shit. Aha, i o to właśnie chodzi. Ha, kurczę, wiecie, jednak wytrwałość się opłaca. Game over. I masz koronę, żeby ją udowodnić. Don't shit your pants, czyli play. Yeah, jaka korona. Fart. Nie, nie fary. Fart slowly. Zatem pull door, put off pants, sit toilet, shit like a king of kings of shitting. Shitting shitters. Zrób kupę niczym król królów robiący kupę robiaczy kupy? Of wait a minute. Of Nor Fen Somalia. Dobra, niech ci będzie. Shit po prostu. Yes! Zrobiliśmy to niczym prawdziwy król CDS-u. Zatem tyle w temacie gry Don't Shit Your Pants. Mamy wszystkie achievementy, czuję się spełniony. I dobra, ludzie i ludziska, to była kolejna gra, którą udało mi się odnaleźć. Taka gra indie w ramach takich jednoodcinkowych gierek. No przyznam, że gry tekstowe, w sensie takie, w których chodzi o pisanie, no przyznam szczerze, że dość ciężko jest je komentować, nie? Dlatego, że trzeba zrobić coś, żeby... Trzeba, no po prostu jakoś komentować, żeby... Inaczej się wyrażę. Trudność polega na tym, że nie chodzi tutaj o to, że ciężko te gry komentować, tylko po prostu, że trzeba bardziej się skupić na pisaniu niż na właśnie mówieniu, co się chce powiedzieć, też co napisać. No i kurczę, no przyznam szczerze, że szczerze powiedziawszy, że dobra, koniec tego. Szczerze powiedziawszy, że no... Dobra, zapomniałem, co miałem powiedzieć, ale chodzi o to mi bardziej, że ciężko się skupić na czym, na jednocześnym pisaniu i mówieniu, gdyż można się pomylić, jeśli chce się coś napisać, że można pomylić się w tekście i potem nam to niepotrzebnie wydłuży czas właśnie takiego wykonania wyzwania. W sensie, że będziemy robili to dłużej, ale w końcu udało nam się skończyć tą grę, także dziękuję wam za uwagę. To była gra Don't Shit Your Pants, którą oczywiście mogę uznać za grę roku. Także dziękuję wam za uwagę. Ja jestem Recek. Trzymajcie się i czołem!